Witamy serdecznie, Zielarnia Pienińska, jak zwykle w towarzystwie pięknych kobiet. Proszę się nie śmiać, bo tak jest. Proszę się, przedstawcie się, ale bardziej chciałbym, żeby tutaj ta kobieta coś więcej o sobie powiedziała, bo ciebie już znamy. Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna. Ta piękność pochodzi tutaj z tych ziół wszystkich, które zbieramy i pijemy, spożywamy. Moją profesją jest dietetyka, to jest mój główny zawód. Natomiast z pasji do medycyny naturalnej, medycyny innych kultur zajęłam się dziko rosnącą kuchnią jadalną, roślinami, chwastami. I to w zasadzie wypłynęło z pasji do medycyny chińskiej, którą się zajmuję na co dzień, ponieważ prowadzę Instytut Dietetyki i Medycyny Chińskiej. W zasadzie takim trzecim obszarem tego, czym się zajmuję, jest yoga i medycyna szamańska innych kultur, w tym projekt, który prowadzę dotyczący ceremonialnego kakao i rękodzieło. Natomiast takim punktem wiążącym jest przede wszystkim korzeń, ponieważ jestem osobą, która bardzo lubi sięgać do korzenia wiedzy i takich pierwotnych nauk, więc 10 lat mojego życia poświęciłam na naukę bardzo starych tekstów i takiego życia w zgodzie z tym pierwotnym przekazem. Więc w skrócie tyle. Natomiast od czego zaczynamy? Myślę, że możemy zacząć od tego, co ja robię w Zielarni Pienińskiej. Więc Zielarnię Pienińską i mnie połączyła przede wszystkim kuchnia wysokowibracyjna. Dlatego, że w jednym czasie ja zaczęłam prowadzić warsztaty z dietetyki wibracyjnej, w ogóle z żywienia wibracyjnego i uczyć ludzi, czym to jest. A Zielarnia Pienińska wypuściła warsztat, kurs i nauczanie właśnie pod tym kątem, z uwagi na to, gdzie się znajduje. I tak się znaleźliśmy. Po haśle wibracja, wysoka wibracja. I od tego czasu zaczęłam prowadzić tutaj warsztaty. Przede wszystkim blog dotyczący dzikiej kuchni i roślin jadalnych, ponieważ nie jestem z wykształcenia ziołolecznikiem, zielarzem ziół zachodnich, zajmuję się ziołami chińskimi. Natomiast dzika kuchnia jest mi bardzo bliska z powodu tego, jak żyję, ponieważ mieszkam w starej leśniczówce, sama się odżywiam też dzikimi roślinami i także w czasie podróży, które odbywam do różnych miejsc świata, także poznaję tamtejsze i też próbuję się z nimi zaprzyjaźnić i poznać ich działanie, ich wibracje i wpływ na życie. Bo zdrowie to za mało. Dobrze, ja zrozumiałem kilka elementów. Po pierwsze, dzikie rośliny, to co rozumiem, wysokowibracyjne, dla mnie wysokoenergetyczne. Nie wiem, czy to jest tożsame, ale takie, które mają duży potencjał i które są dla nas bardzo korzystne. A w związku z tym, że jestem facetem i bardzo mam prosty umysł, to bardzo proszę mi powiedzieć, skoro mamy dzisiaj 6 czerwca, jakie menu można znaleźć w waszych rejonach i rejonie polskim, żeby było dziko, żeby było zdrowo i wysokowibracyjnie. Więc może powiem dwa zdania jeszcze o tej różnicy pomiędzy energią i wibracją, bo to jest bardzo ważne. Dobrze, że ten temat poruszyłaś, ponieważ ja przez wiele lat zgłębiałam nauki filozofii medycyny chińskiej. Tam mówimy bardzo dużo o energii, która tak naprawdę może pochodzić z pożywienia, z powietrza, ale także możemy chłonąć ją z innych przestrzeni, na przykład między innymi z przyrody, czy też nawet z obserwacji innych ludzi, bo nawet widok radosnego dziecka powoduje, że chłoniemy energię, chłoniemy chi. I ta nazwa chi jest faktycznie w tłumaczeniu określeniem energia. Natomiast mówiąc o kuchni wysokowibracyjnej, w ogóle o wibracji, mam na myśli może bardziej taki termin, który bliższy będzie muzykom, czy osobom, które pracują z dźwiękiem, ponieważ każda z żywych istot, każda z roślin ma swego rodzaju wibracje, czyli taki dźwięk lub też kolor.
i on ma swoje specyficzne właściwości. I mówiąc o energii chi, nie każda roślina będzie tak naprawdę budowała nam chi, czyli energię. Jej działanie będzie nieco inne. Czy to spożyta, czy zaparzona, czy pod postacią wywaru, obojętnie czy ją zjadamy, czy używamy do leczenia. Natomiast mówiąc o wibracji, my nawet nie musimy jej spożywać. My mamy z nią nabrać kontaktu. Dlatego też w zakres wysokowibracyjnej kuchni czy zielarstwa wchodzi także praca na przykład z esencjami kwiatowymi, czy w ogóle z samym obcowaniem nawet z rośliną. I tutaj mam na myśli na przykład produkcję poduszek z takim środkiem, wkładem z danych roślin, czy też jakiś opasek na oczy, czy w ogóle terapia za pomocą przebywania z daną rośliną, czyli trzymanie jej, oglądanie, wąchanie, smakowanie. I ta wibracja potrafi przejść. Skoro mówimy o wibracji, ja znowu jako facet mam takie pytanie. Idę sobie lasem, borem, łąką. No i teraz jak mam sprawdzić, czy to jest wysoka wibracja, czy niska wibracja, czy jest jakiś miernik, nie wiem, czy różdżka, czy nie wiem, czy włosy mi się jeżą na głowie. Jak to idzie? Ty idziesz, to ja rozumiem, że tam z tymi wibracjami miałeś do czynienia i to czujesz. A jak ja mogę stwierdzić, że ty mi kitu nie pociskasz, albo sam mogę to sprawdzić? Czy jest jakaś książka na zasadzie niska wibracja, wysoka wibracja, pełnia nów, lato, zima, przełom? O co tu chodzi? Jak to sprawdzić? Tak, to jest też bardzo dobre pytanie, ponieważ brzmi to może dość egzotycznie, magicznie i tak dla zwykłego człowieka, który nie miał styczności z takimi odczuciami, faktycznie może być to trudne. Tak naprawdę to my jesteśmy takim radarem, nasze ciało, nasz duch, nasz umysł i mamy genialnie wypracowaną intuicję w sobie, natomiast osoby, które odżywiają się śmieciowym jedzeniem, które nie prowadzą odpowiedniej diety, które przyjmują leki chemiczne, faktycznie nie będą podatne na te odczucia. Natomiast w swoim doświadczeniu w gabinecie, nawet na warsztatach, gdzie na przykład mam takie stoiska z ziołami, ludzie, którzy nigdy w życiu nie widzieli ziół chińskich, czy też ziół dzikich, roślin, potrafią sami wskazać i zapytać: Kasia, a do czego to służy? Co to jest? Potem robimy wywiad i okazuje się, że te zioło jest bardzo dobre dla tej osoby. W świetle medycyny chińskiej mówimy o jednym z pięciu duchów, który należy do pięciu żywiołów. To jest duch Po, który zamieszkuje płuca i według tej filozofii mówi o tym, że mamy w sobie zwierzęcy instynkt i potrafimy wybrać odpowiednią roślinę. I to jest pierwsza ze wskazówek, żeby ufać swojej intuicji. I oczywiście druga bardzo ważna część to jest: każda roślina ma wysoką wibrację, dlatego wszystkie, które tutaj zbieramy w tym czystym rejonie właśnie zielarni, mają tą wibrację, ponieważ pochodzą z naturalnego, czystego środowiska. I wtedy wszystko, co spożyjemy, ma wysoką wibrację. Pytanie tylko, jaką i czy ta konkretna zadziała na nasze konkretne schorzenie, na nasz stan, na naszą emocję, ponieważ możemy też w ten sposób działać na stan taki psychoemocjonalny. I bardzo wiele osób w świecie psychologii, psychoterapii, psychiatrii zaczyna już powoli interesować się też terapią poprzez dźwięk, właśnie poprzez wibracje, ale także na przykład tak zwana terapia ogrodem, gdzie właśnie osoby pracują poprzez sam kontakt z roślinami, obcowanie z nimi. Więc jest to taki temat, który obecnie wraca i to w zasadzie to jest jedyny miernik, jaki mamy w sobie, ponieważ nie ma narzędzi na ten moment do tego, żeby to sprawdzić. Natomiast oczywiście z punktu widzenia biochemii takie rośliny będą mocniejsze, ponieważ rośliny zebrane w mieście, rośliny zebrane w zanieczyszczonym terenie nie będą zawierały tak wiele tych składników fitoodżywczych, czy minerałów, czy witamin, jakichkolwiek. Więc będą po prostu gorszej jakości. Dlatego też taki susz zebrany własnoręcznie w odpowiedniej porze, nawet w odpowiedniej fazie takiej astrologicznej, może nabrać zupełnie innych właściwości. I
Cała zabawa polega na tym, żeby zacząć obcować z roślinami i oczyszczać ciało poprzez dietę, poprzez pracę z emocjami, żeby stać się wrażliwym i czułym na to, co mówi do nas przyroda. Ponieważ kiedy obserwujemy zwierzęta, widzimy, że wybiórczo spożywają pewne rośliny. Nawet psy potrafią wybrać dokładnie tą trawę, która oczyszcza ich układ pokarmowy i zastosować ją leczniczo, a już nie wspominam nawet o takich zwierzętach jak owce, czy kozy, konie, które potrafią leczniczo, wybiórczo podjadać rośliny lecznicze. Więc w całej przyrodzie spotykamy taki instynkt i też nakierowanie dokładnie na to, co jest nam potrzebne. I żeby też podsumować ten temat, to myślę, że bardzo fajnym też stwierdzeniem jest to, co wielu zielarzy mówi, że jeżeli się gdzieś przeprowadzamy, gdzieś żyjemy, gdzieś mieszkamy, to zdarza się, że rośnie przy nas jakaś konkretna roślina w bardzo dużej ilości. I pytanie, dlaczego akurat w danym roku wyrasta ta konkretna roślina w takich ilościach, a w innym nie możemy jej praktycznie znaleźć. I są to takie wskazówki z eteru dla nas, takie prezenty od wszechświata, więc tak naprawdę trzeba mieć więcej zaufania do intuicji i do tego, co daje też nam Matka Natura, ponieważ to właśnie zatraciliśmy i dlatego też zaczęliśmy chorować już nie tylko na poziomie fizycznym, ale bardzo ciężko na poziomie psychicznym, emocjonalnym i tak naprawdę to jest teraz największy problem w społeczeństwie, właśnie nadmiar tego stresu i totalny brak intuicji wobec tego, co mamy robić. Tak, akurat fajnie to rozwinęłaś, bo ja już w notatkach sobie napisałem, że to jest medycyna intuicyjna i teraz patrząc się na to, co tutaj powiedziałaś, to znaczenie, jeśli na kogoś będziemy mówili koń albo osioł czy świnia, to nagle się okaże, że to jest naprawdę pochwała, bo jeśli on intuicyjnie będzie tak zachowywał, to znaczy, że jest w stanie dużo więcej wykorzystać tego potencjału przyrody. Powiedziałaś informacje z eteru. Co to znaczy z eteru? Tak, to też jest może takie pojęcie dość magiczne i nawet może brzmi trochę ezoterycznie. Ludzie się boją takich pojęć, natomiast z uwagi na to, że ja jestem po Akademii Medycznej, po studiach magisterskich, po doktoracie, cały czas obcuję też ze światem nauki i w zasadzie tutaj jedynym wytłumaczenie, jakie możemy znaleźć, ma na to odpowiedź fizyka, dlatego że eter jest pewnego rodzaju naczyniem, przestrzenią, w którym coś się zadzieje. I cały czas jesteśmy w polu różnych fal i jedną z takich fal jest na przykład fala radiowa, jest też przesył danych internetowych, telewizji, więc choćby takie fale, które może będą bardziej zrozumiałe dla osoby, mogą przenikać nasze ciało i mają na nie wpływ. Więc możemy się czuć zmęczeni, osłabieni poprzez to, że przebywamy w takim smogu elektromagnetycznym. Wokół nas jest za dużo gniazdek, za dużo przepływu prądu, czy też właśnie tych fal. I dokładnie takie same fale nadają i rozmawiają pomiędzy sobą rośliny, zwierzęta, ale nie tylko, bo takim najsilniejszym z nadajników i jakby my jako odbiorników są planety, którymi jesteśmy cały czas atakowani poprzez pewne wpływy. Więc ja zawsze mówię, kiedy ludzie na warsztatach pytają, ale Kasia, no jak te planety na mnie mogą wpływać? Ja zawsze mówię, spójrz na morze, skoro pełnia i nów potrafi kierować przypływem i odpływem, a ile wody ty masz w ciele, to jak mocne działanie może wywierać na ciebie sama faza księżyca, a co dopiero największe planety wokół naszej i te wpływy magnetyczne. Więc każda z roślin i każdy z ludzi ma swój wpływ magnetyczny na inne osoby. Poza tym też jest bardzo szeroko rozwijana taka kwestia porozumiewania się jakby pomiędzy sobą bez mówienia. Jeżeli człowiek jest wrażliwy i reaguje na bodźce zewnętrzne, to nawet poprzez widok twarzy, układu tej twarzy, jest w stanie rozpoznać, co mniej więcej dana osoba chce nam powiedzieć. To jest nawet większa część komunikacji. I tak, jeżeli będziemy obcować z roślinami czy też zwierzętami, my możemy zacząć zauważać ich zmiany, ich różnice. Jeżeli widzimy roślinę, która ma odpowiedni kolor, odpowiednią sprężystość, odpowiednią wielkość, zapach, to wszystko są informacje, które do nas płyną. Więc tak naprawdę poprzez
zaburzenia, które niestety powstają w wyniku nadmiaru wiedzy, sposobu edukacji, jaki obecnie panuje, nadmiaru pracy. My tak naprawdę zapomnieliśmy już, jak odczytywać inny język. Więc nie szukałabym tutaj jakichś bardzo magicznych odpowiedzi. Eter to jest tak naprawdę naczynie, w którym możemy czytać, jeżeli umiemy czytać w innych językach. Więc tak naprawdę tylko znów wrażliwość emocjonalna, umysłowa, czystość ciała będzie nam w tym pomagała. Odbiór tego wszystkiego. Znam osoby, które przez to, że piją kawę, palą papierosy, mają nieodpowiednią dietę, praktycznie straciły węch. Więc skoro nawet nie mają jednego z tych podstawowych zmysłów, to jak mogą odbierać coś więcej? Więc tak naprawdę wracam, zaczynamy od oczyszczenia i poprawiania zdolności do odbioru naszego ciała. Wyłączamy telefony komórkowe, wyłączamy telewizory, idziemy na spacer i zaczynamy dotykać, wąchać, smakować, oglądać i na nowo uczyć się tego języka, żeby móc to rozpoznać. I to jest bardzo niesamowita przygoda. Mogę spokojnie przejść do tego pytania, które wcześniej zadałeś, czyli właśnie do tego czerwcowego menu. My tutaj Czekaj. Jeszcze dwa pytania. Do menu zaraz przejdziemy, bo jak zauważyłaś, ja jestem dosyć upierdliwy i męczę cię na różne sposoby, ale nie ukrywam, że chciałbym, żeby widzowie trochę ciebie bardziej poznali, bo ja tak ciebie postrzegam jako taką szamanko, czarodziejkę, która powraca do stanów pierwotnych, tego, co dostaliśmy tam na górze, co zostało nam, powiedziałem brzydko, wykastrowane, bo dosyć zostaliśmy mocno poobcinani z tych naszych zmysłów, a ty tutaj opowiadasz o tym, że powinniśmy wrócić do tego, co tej boskości, która z nas tkwiła, i my rzeczywiście powinniśmy intuicyjnie czuć i robić to, do czego jesteśmy predysponowani. Ale są dwa wątki, które mnie bardzo zainteresowały. Po pierwsze, ta twoja leśniczówka. Czy ja rozumiem, że ty tak jak Anastazja, nie wiem, hibernujesz się w zimie i pędy podgryzasz, nie wiem, zwierzęta ci znoszą jedzenie, misie, plastry miodu, wiewiórki, orzechy. Jak to wygląda u ciebie? Czy ty rzeczywiście jesteś taką czarodziejką, czy tylko tak pozujesz, no? Tak. Wiesz co, po wielu latach zamieszkiwania miasta, pomimo tego, że stosowałam, tak mi się wydawało przynajmniej po ukończeniu studiów dietetycznych, myślałam, że moja dieta jest dobra, więc stosowałam się do dietetyki zachodniej. Uprawiałam sport, więc wysypiałam się, także teoretycznie prowadziłam całkiem zdrowe życie. Natomiast moja kondycja i samopoczucie było coraz gorsze. I czułam, że słabne, czułam, że zanikam i marnieję. I do tego stopnia, że wystraszyłam się tego, ponieważ w zasadzie nie byłam na nic chora, ale czułam się coraz gorzej. Pomimo tego, że nic złego się nie działo wokół mnie. I gdzieś intuicja powiedziała mi stop, bo to był stan, którego ja się po prostu już wystraszyłam i nie chciałam skończyć na suplementach, lekach, na urlopach wiecznie trwających i wiecznym zmęczeniu, niewyspaniu. Ja już nie potrafiłam funkcjonować, więc przestawałam być tak też wydajna w mojej pracy. Więc intuicja podpowiedziała mi, że najlepszym sposobem będzie urlop swego rodzaju i ucieczka. Ja po prostu uciekłam z miasta i żeby to zrobić, to wynajęłam ponad 100-letnią chatę w lesie u znajomych, która była w bardzo złym stanie, ponieważ tam nie było prądu, była tylko studnia, więc taka naprawdę chata babci sprzed setek lat, osadzona w lesie. I tam przeprowadziliśmy się razem z moim partnerem na pół roku, więc praca w ogrodzie, kopanie grządek, noszenie przynajmniej 15 wiader wody dziennie ze studni i przebywanie od rana do wieczora w naturze, ponieważ w tej chacie było chłodno, spowodowało, że ja zaczęłam odzyskiwać siły. I to była dla mnie tak duża inspiracja do tego, że jednak życie i energię czerpię skądinąd, że już postanowiliśmy jakby zostać w takim stylu życia, ponieważ brak prądu i wody i ogrzewania jednak był pewnego rodzaju utrudnieniem. I w zasadzie pół dnia poświęcaliśmy na przetrwanie, jednak postanowiliśmy poszukać czegoś z większymi takimi udogodnieniami, więc znaleźliśmy starą leśniczówkę, którą właśnie razem z terenem, kawałkiem lasu w zasadzie dzierżawimy od byłego leśniczego.
Natomiast jest to, nie jest to taka klasyczna może leśniczówka, jaką można sobie wyobrazić, typu drewniany dom z rogami jelenia. Nie, jest to bardziej drewniany dom przystosowany, także bardzo leciwy do normalnego zamieszkania. Trochę ją podremontowaliśmy i zajęliśmy się terenem wokół. Więc ja tam stworzyłam coś na kształt ogrodu leśnego i jedną część permakulturową, więc tak naprawdę w okresie wiosny i lata uprawiam warzywa i rośliny dla siebie i dla moich bliskich, bo jest ich całkiem sporo i korzystam też z dzikich roślin. Natomiast z uwagi na to, że bardzo lubię ciepełko, to w okresie jesienno-zimowym zazwyczaj staram się wyjeżdżać gdzieś w podróż i w tym roku był to Meksyk, gdzie spędziliśmy około miesiąca czasu w takiej podróży do miejsc mocy i też do ludzi, którzy zajmują się medycyną naturalną. Więc raczej staram się pracować wtedy zdalnie, korzystam z zapasów, z przetworów, z roślin wysuszonych, z roślin, które były suszone, zmielone i tym zasilam pokarm, ponieważ jestem fanatyczką uprawy dyń, więc głównie jemy przez cały okres jesienno-zimowy dynie z jakimiś dodatkami wysuszonych roślin lub zaprawionych. Oczywiście wspieram się także czasami sklepowym jedzeniem, natomiast staram się kupować jedzenie ekologiczne w hurtowniach, więc jeszcze chyba nie jestem aż tak zaprzyjaźniona z dzikami i wiewiórkami, aby w zimie znosiły mi jedzenie, natomiast staram się ja je dokarmiać i jednak czuję, że jestem w tym obszarze takim wsparciem dla zwierząt i roślin, które tam są, ponieważ wokół mnie jest bardzo dużo pól uprawnych, głównie zboża, więc nie są opryskiwane, nie są zasilane w sztuczny sposób, ale mimo wszystko gdzieś ta flora, ilość ptaków, zwierząt jest mniejsza, więc też staram się sadzić różne kwiaty miododajne, żeby też dawać jakby miejsce i zasilić zarówno owady, jak i zwierzęta. Także dokarmiam wiewiórki orzechami, które zbieram gdzieś w innych miejscach. Dokarmiam zające, króliki, sąsiadów i kury, ponieważ jest to taka typowa wieś połączona z lasem, więc staram się zaprzyjaźniać zarówno z otoczeniem wiejskim, jak i z tym leśnym. Ja akurat muszę potwierdzić, że rzeczywiście mam bardzo podobną sytuację, bo jak przyjeżdżam do Wrocławia, to ja jestem tutaj tak zmulony, że w głowie się nie mieści. Jak przyjadę na Wiochę, to pierwszą sprawę to się kładę na trawie i mówię wreszcie. Wreszcie. Także to potwierdzam. Myślę, że większość naszych widzów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, o czym mówisz. Mam dwa pytania. Jedno łatwe, a jedno bardzo trudne. Mogę ci zadać trudne pytanie? Na pewno? Jesteś gotowa? Dobrze. Pierwsze pytanie. Jakie dynie sadzisz? Jaka twoja specjalność? Bo ja akurat, nie ukrywam, najbardziej lubimy Hokkaido, bo ona jest taka najbardziej optymalna dla nas. I jeśli masz inne dynie, to co ciekawego robisz z dyni? Bo nie ukrywam, myśmy troszkę się nastawili na monokulturę i od frytek poprzez zupy, poprzez wszelkiego typu inne rzeczy z dyni, tym się zajmujemy. Jak to wygląda u ciebie z tymi dyniami? Tak, dokładnie tak jak mówisz, jestem fanatyczką Hokkaido, ponieważ dużo robię, więc też staram się jednak dbać o czas i z zupełnego takiego chyba wygodnictwa bazowym rodzajem dyni jest Hokkaido, ponieważ ja jej nie muszę obierać, więc wystarczy ją pokroić, wrzucić do piekarnika i zazwyczaj piekę dwie dynie i mam zapas na 2 lub 3 najbliższe dni i na bieżąco je sobie przerabiam na to, na co potrzebuję, ponieważ z punktu widzenia medycyny chińskiej jestem osobą, która raczej ma tendencję do wychładzania, więc zapiekam ją, a później przerabiam na zupy, kremy, różnego rodzaju musy, nawet owocowe, kompoty, oczywiście także przyspieczone a la frytki, więc pasztety, ciasta, w zasadzie z dyni można zrobić wszystko, więc Jestem osobą, która bardzo kocha gotować, ponieważ poszłam na dietetykę, bo chciałam być kucharzem, a rodzice wygonili mnie na studia, więc musiałam znaleźć kierunek pokrewny gotowaniu. I gotuję
bardzo dużo, ale jednak ten czas jest bardzo ważny, więc króluje Hokkaido. Natomiast ja bardzo lubię ten słodki, skrobiowy smak, więc drugą taką moją ulubioną dynią jest dynia de Provence. Ona może nie jest dość często spotykana, jest to dynia, która czasami nazywana jest dynią UFO czy dynią alien, ponieważ ma taki kolor sino-niebieski i kształtem przypomina też trochę taką jakby głowę ufolutka, tak? Więc jest w środku bardzo pomarańczowa, przypomina żółtko kolorem, więc smakiem równie podobna do Hokkaido. Skrobiowa, bardzo słodka i ma bardzo cienką skórkę, więc znów zapiekam ją, potem tylko ściągam w zasadzie takie listki tej niebieskiej powłoczki i jest gotowa do przetwarzania. Znajdzie się też jakaś piżmówka gdzieś tam, gdzie nie gdzieś, ponieważ tak naprawdę te odmiany dyni są dla mnie najbardziej wartościowe. Nie uprawiam dyń tych najbardziej tradycyjnych, ponieważ są za duże, za ciężkie i za twarde w obróbce i zawsze miałam pocięte, poranione ręce w trakcie, kiedy je obierałam i po prostu się zbuntowałam. Więc staram się też być dość praktyczna w tym, co uprawiam, więc są to głównie cukinie, kabaczki, które dość długo wytrzymują, bo potem mają bardzo twardą tą skórkę, no i głównie te trzy rodzaje dyni. Super, to ostatnie teraz trudne pytanie. Gotowa? Twój akcent zdradza, że masz jakieś korzenie. Czy mogę się coś dowiedzieć więcej, czy nie? Tak. Dotychczas odkryłam, że mogą to być jakieś hinduskie korzenie, jeżeli by tak sięgnąć mocno w głąb. Natomiast tak, to jest bardzo ciekawe w ogóle taka część mojego życia, ponieważ wiele osób zwraca na to uwagę i pyta. Nie wiem do końca, skąd ten akcent się pojawił. Generalnie jestem urodzona w Polsce, natomiast jestem ze Śląska, więc przypuszczam, że jest to swego rodzaju miks gwary śląskiej z po prostu takim tradycyjnym polskim językiem, ponieważ w czasie, kiedy robiłam doktorat, wykładałam na uczelni i starałam się mówić dość poprawnie, więc myślę, że może wtedy, jako jeszcze młodsza osoba, bo to było lata temu, starałam się jakoś ukryć ten akcent śląski i powstał z tego taki dość może dźwięczny, melodyjny głos, więc tak naprawdę to tyle. Ja byłem pewny, że to jakieś, wiesz, ze wschodu. Ja też mam gdzieś tam mam wschodnie korzenie i tak słucham sobie, no nie no, zajeżdża tak jakaś dwowianka czy coś, a tu wiesz, a tu mówisz do Ślązara. Nie. Tak, jestem w zasadzie krojcokiem, ponieważ mój tata jest ze Śląska, a mama jest z Zagłębia, więc myślę, że też zderzenie tych dwóch, jakby jeszcze mama po polonistyce, więc taka dbająca bardzo o poprawność językową i tata, który mówił gwarą i jego cała rodzina, więc chyba poprzez właśnie styczność tych dwóch języków i wychowanie w takim dźwięku, w takiej właśnie melodyjności, myślę, że to jest to. Myślę, że na ten odcinek to cię już nie będę więcej męczył. Zapraszam na następny, bo nagramy następny, bo o czerwcowych roślinach nic nie powiedzieliśmy, ale ja jeszcze będę miał jedno pytanie i już się przygotuj i już się bój, bo wspomniałaś o duchach w medycynie chińskiej i to będzie pierwsze pytanie, jakie ci zadam w następnym odcinku, dobrze? Wspaniale, ja się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo za pierwszy odcinek. Jeszcze raz przypomnij, jak masz na imię. Nazywam się Katarzyna Weronika i zapraszam serdecznie do Zielarni Pienińskiej, a także na następny odcinek. Na następny odcinek. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.